Anna Powierza, 40L. Pod koniec grudnia 2018 roku pożegnała mamę świetlanę, która przegrała walkę z rakiem. Aktorka nadal nie może pogodzić się z jej śmiercią. We wzruszającej rozmowie wspomina najważniejszą osobę w swoim życiu. Pewnie trudno ci pogodzić się z odejściem najbliższej osoby. Reklama: Nie wiem, czy kiedykolwiek się pogodzę. Mama była moją najlepszą przyjaciółką, ostoją na dobre i na złe dni. Nie spodziewałam się, że szybko odejdzie. Byłam pewna, że wygra walkę z chorobą, do końca wierzyłam. Wszystko potoczyło się zbyt szybko. Kiedy z bratem dowiedzieliście się o chorobie, zaraz potem, jak, mama wyczuła na piersi guzek. Zadzwoniła do mnie i powiedziała, że musi to zbadać. Była lekarzem laryngologiem, poszła do najlepszych specjalistów. Po diagnozie przeszła operację wycięcia guza, i wszyscy myśleliśmy, że sprawa jest załatwiona. Ale tak się nie stało, niestety. Po roku nastąpił nawrót choroby. Rak zaatakował kości oraz inne narządy. Mimo to, wciąż wierzyłam, że mama pokona chorobę. Kto, jak nie ona? Była silną kobietą. Na pewno silniejszą ode mnie. Podziwiałam ją, że nawet w najtrudniejszych momentach potrafiła uśmiechnąć się i powiedzieć, będzie dobrze. Wychowywała was samotnie. Nie do końca. Rodzice rozwiedli się, gdy byłam już dorosła, bo miałam 25 lat. Ale taty często nie, było w domu. Pracował jako informatyk na zagranicznych placówkach. Mama ze wszystkimi obowiązkami radziła, sobie sama. Domowe obowiązki, nasze szkolne sprawy, praca. Nigdy nie narzekała, dzielnie rozwiązywała wszystkie problemy. Gdy tata wrócił na stałe do Polski, relacje między nimi były bardzo dobre, ale postanowili się rozwieść. Potem on założył swoją rodzinę. W czasie choroby mamy nie dałaś po sobie poznać, że coś dzieje się w twoim życiu. Pracowałaś, uśmiechałaś się. Nie chciałam o tym opowiadać publicznie. To były zbyt duże emocje. Miałam wtedy naprawdę dużo pracy. To chyba pomogło mi przejść przez te trudne chwile. Bałam się, ale wierzyłam, że będzie dobrze. Przy mamie nigdy nie płakałam zresztą. Dopiero gdy wychodziłam od niej, rozklejałam się. Mama mieszkała niedaleko mnie. Z moim bratem. On opiekował się nią na co dzień? Tak. Miała również opiekę z cudownego hospicjum żywu. Krzysztofa pomagali nam naprawdę niesamowici lekarze i pielęgniarki, wspaniali ludzie. Pomagali mamie, ale też potrafili stworzyć taką atmosferę, że im nie było lżej na sercu. Pod koniec mama nikła już w oczach, a ja nie mogłam zaakceptować tego, że z tak energicznej, świetnie sobie radzącej kobiety niewiele zostało. Mama była do końca świadoma. Wiedziała, co się z nią dzieje. Była pogodna i uśmiechnięta. Czytaj dalej na następnej stronie.